No dobra, to dzień dobry się z Państwem po raz kolejny. Jak widzicie, a może nie widzicie, słońce ma się ku zachodowi, a ja tym razem bez niespodzianek, bo przecież jesteście tutaj tylko i wyłącznie z tego powodu, że widzieliście prawdopodobnie miniaturkę. Dorwałem tego motura, więcej na temat tego, jak go dorwałem, to zaraz Wam opowiem. A teraz klasycznie zapraszam na pierwsze wrażenia z jazdy na. Dawajcie. Dobra, i teraz tak, gwoli wyjaśnienia, bo wielu z Was tu jest od dłuższego czasu, ale też na pewno wpadnie tutaj dużo nowych ludzi, no bo wiadomo, R1. Także słuchajcie, to są pierwsze wrażenia. Jeżeli nie rozumiecie, co są pierwsze wrażenia, to już Wam tłumaczę. To nie jest recenzja, tylko pierwsze wrażenia, czyli świeżo dobrany motocykl, wsiadam, jadę, mówię, co mi leży, co mi nie leży, co zaobserwowałem. A recenzja będzie dopiero później, mam ten motocykl na 2 tygodnie i po tych 2 tygodniach nagram Wam recenzję już taką pełnoprawną, więc dajcie spokój z komentarzami pod tytułem nic nie powiedział na temat motocyklu, pierdół, pierdół. To nie jest recenzja, nie? To są pierwsze wrażenia. Jak nie pasuje taka forma, to poczekajcie po prostu na pełną recenzję, która pojawi się znacznie później po tym odcinku. Gwoli wyjaśnienia dla wszystkich tych, którzy polecieli, już przewidzieli film, żeby zobaczyć, czy jest gumowanie. Nie będzie gumowania. Nie będzie gumowania z tego względu, że ten motocykl między innymi wpadł do mnie, bo trafił na warsztat do Wizarda, gdzie były wymieniane uszczelniacze w lagach, bo komuś się ostro zleciało. No i niestety trzeba było to naprawić. Dobra, siadamy, jedziemy, bo mnie zeżrą. Gwoli wyjaśnienia dalszego. Jadąc tutaj na szybciora, zapomniałem dyktafonu. Na szczęście byłem u Wiza. Wiz pożyczył mi uchwyt do GoPro z przejścióweczką, więc mikrofon wpiąłem teraz bezpośrednio do GoPro, ale co za tym idzie, jakość dźwięku troszeczkę będzie odbiegać od normy. Druga sprawa, mamy tutaj takie wydechy. Co za tym idzie, ten motocykl jest głośny, więc podczas jazdy może być słaby dźwięk. Kolejna sprawa, jakbyście chcieli zobaczyć, o co chodzi, to wbijajcie sobie tutaj do tego koleżki, to jest jego motocykl. On mi go udostępnił, Kimon. Znajdziecie go na Instagramie, będziecie mogli tam sobie popatrzeć, co gościu robi. Motocykl ten też do niego wpadł na świeżo. Można powiedzieć, że dopiero zrobił nim jakieś tam więcej kilometrów, pod 800 podejrzewam, czy coś takiego. Mając na uwadze, jakie tam trasy robili, nie no, chyba nawet więcej. No nieważne, w każdym razie nie jest to na dobrą sprawę. Seryjny R1, z tego co wiem, został tam troszeczkę zmodzony. Co za tym idzie, nie odpali na mapie, a? Ponieważ się zalewa. Ogólnie, tak jak Wam mówiłem, nie wiem, czy będzie słychać, ale jest głośno. Dobra, generalnie jak się możecie domyśleć, to nie jest tak, że ja dopiero za niego wsiadłem, już tam trochę nim pojeździłem. Co nie zmienia postaci rzeczy, że doskonale pamiętam to, co jako pierwsze rzuciło mi się do oka. Na oko, powiedzmy, tak? Chodzi o to, że ten motocykl totalnie nie ma dołu. Nie ma kompletnie dołu. Ja słyszę, że ja nie mam po moim litrze, po moim Fireblade'zie, muszę Wam powiedzieć, że tutaj dół nie istnieje. Jak nie trzymasz go w okolicach 4000, to nie jeździsz. Po prostu. Jesteśmy teraz na mapie B. Jest to mapa najsłabsza. To, co mogę powiedzieć o tej mapie, to na pewno to, że już tu obserwuję bardzo duże hamowanie silnikiem. Jeżeli puszczacie gaz, to naprawdę bardzo mocno odczuwa się hamowanie silnikiem. Zaraz sobie przejdziemy na standardową mapkę. Tam jest trochę weselej, ale też hamowanie skrzynią jest zdecydowanie bardziej potężne. Można powiedzieć, że bardzo się zdziwiłem, kiedy delikatnie odpuściłem gaz. Nie chodzi nawet o to, że puściłem klamkę gazu, znaczy manetkę gazu, tylko ją delikatnie odpuściłem i no tu jest bardzo duża siła hamowania. Na pewno większa niż w moim motocyklu. Druga sprawa jest taka, że jest to na pewno R1 wygodniejsza od poprzedniczki, tej, którą chociażby miał Wizu. Mam tu na myśli to po prostu, że jak na niego wsiadłem, to nie było tak, że przepadłem i szukałem kierownicy i myślałem, że zamię kręgosłup w trakcie tych poszukiwań, tylko no, znalazłem tą kierownicę tam, gdzie być powinna. Wydaje mi się, że jest troszkę niżej niż w moim Fireblade'zie, ale nie jest też aż tak rzutująca się różnica jak w przypadku poprzedniej R1.
Nie mogę też oprzeć się wrażeniu, że zegary, które tutaj widzicie, są bliźniaczo podobne do zegarów, które pamiętam z R6. Muszę się przyzwyczaić do większego gazu przy ruszaniu. W R6 tej nowej były bardzo podobne zegary. Będę musiał sobie na nagraniach porównać, czy to nie są w zasadzie, czy to nie jest to samo. I kolejna rzecz, to co mi się podoba na pewno w tym motocyklu, to to, że jest wąsko w nogach. Tu jest naprawdę fajnie w nogach, fajnie się na tym siedzi motocyklu. Wąski bak, kolanka fajnie zaparte o plastiki. Na tych plastikach przynajmniej te dżinsy mi się nie ślizgają, później zobaczymy jak to tam będzie ze skórą, ale no jak na sporta, to muszę przyznać, że pozycja w tym motocyklu jest znośna. Jest ok, fajer nadal jest wygodniejszy, ale ten minus, że ma na pewno szerszy bak. Dobra, teraz trochę historii. Co tu się wydarzyło, że wpadł do mnie motocykl używany, starszy powiedzmy, bardzo rzadko do tego dochodzi, ale to jak ktoś ze znajomych ma możliwość mi udostępnienia takiego motocykla, to ja go sobie biorę bardzo chętnie na jakieś tam testy, żeby coś nagrać i wam pokazać. No i właśnie tutaj nadarzyła się okazja, żeby zgarnąć tą R1, więc czemu by nie, tak? Wiadomo, R1. Aż ten film będzie miał 10 milionów polubieni, kurde, pierdyliard odsłon tylko dlatego, że jest R1. No, co zrobić? W każdym razie znajomek wstawia motocykl na warsztat, na przygotowanie do sezonu, na ogarnięcie lak i coś tam chyba jeszcze? Nie wiem. Do końca. Przejdźmy, a jesteśmy na standardzie. Nie jesteśmy, teraz jesteśmy. Tak, zdecydowanie lepiej. Ale i tak za szybko sprzęgło, no cóż. O, ja dopiero przy 4000 się tak uspokaja. Muszę przyznać, że skrzynia bardzo fajnie pracuje. No i znajomek zostawił go u Wiza. Pojechałem go zabrać z tego względu, że koleżka ten przez następne 2 tygodnie nie ma go w Polsce. Motocykl stałby sobie w garażu, a tak to ja sobie nim trochę pojeżdżę i zobaczymy, co tam z tego wyjdzie. Jak już sobie będę odstawiać ten motocykl, to nagram oczywiście obszerną recenzję, wrzucę na kanał, powiem wam co myślę. W międzyczasie postaram się jeszcze dowiedzieć troszeczkę na temat tego motocykla, co tam było przy nim robione. Tak, jeżeli będzie jakieś porównanie, na pewno wiem, że mapa, a to jest w ogóle jakiś wariat. No dobra, postanowiliśmy to sprawdzić. Dobra, jesteśmy ba. No, głośny to jest, nie odmówię mu tego, ale muszę też przyznać, że bardzo przyjemna charakterystyka pracy silnika, jeśli chodzi o wydobywający się dźwięk. Wiadomo. No dobrze. Ciężko byłoby mi na nim wyczuć prędkość. Mam wrażenie, że bardziej jazda na nim przekłamuje prędkość niż na moim fajerze, chyba że kwestia po prostu przyzwyczajenia i zgrania manetki gazu z kierowcą. A tutaj dopiero poznaję ten motocykl, przejechałem nim bardzo niewiele kilometrów. Mam oczywiście trakcję, no właśnie, odpaliłem sobie na maksa. Czyżbym musiał się zatrzymać, a nie, nie muszę. No, nawet wszystko czytelne, ale i tak muszę spuszczać głowę, żeby sobie zobaczyć, co tam się dzieje. No dobra, drugi bieg. No i idzie. Na pewno szedłby bardziej, jakby to robił na wyższych obrotach, ale nie bardzo jest gdzie. Z dodatkowych informacji może wam się rzuciło w oczy na wejściówce. Jadę sobie w nowej kurtce. Proszę ja was, otrzymy kurteczka. Dostałem ją po wizycie w RR Moto na testy. Tu dziękuję. O tym kiedy indziej, inny tekst. Nagram wam oczywiście recenzję, jak ją dostanę, ale generalnie śmieszne jest to, że kurtka ta ma kaptur. To jest motocyklowa kurtka z kapturem. I jak jeździłem w niej, to tak do 130. Nie miałem problemu z tym, że ten kaptur robi za spadochron i mi ciągnie, odciąga mi głowę do tyłu. Powiem wam, że
zadziwiające, bo normalnie jak jeździłem w bluzach z kapturem, to już był spadochron, już mnie ciągnęło do tyłu, już był problem. A tutaj zaskakująco dobrze się to w całości zachowuje. No i trzeba też nadmienić, że ten kaptur po prostu nie jest na rożu kołnierza, tylko troszeczkę głębiej wpleciony, więc pewnie dlatego nie łapie tak powietrza. Co dalej? Fajnie wali się do zakrętów. Póki co, no musicie mi uwierzyć na słowo, nie bardzo jest gdzie tutaj to pokazać, ale chcę to skręcać. Z tym, że zaczynam się zastanawiać, jak sobie teraz nim jeżdżę, czy on byłby takim dobrym, wiecie, sportem na nasze polskie małe tory. Już pomijam kwestię, że litry są słabymi motocyklami na polskie tory, ale no, ludzie jeżdżą cały czas tymi litrami. Zastanawiam się, czy ten byłby trafiony na taki, powiedzmy, radom czy coś takiego, bo naprawdę jest marny dół. A trzepanie nim po wyższych obrotach na pierwszym biegu może się skończyć w różny sposób. A jadąc dwójkowo, no to ile Firebase sobie dawał doskonale radę, o tyle ten raczej nie ogarnie. Chłodzenie, widzę, działa bardzo dobrze. Wydajność systemu spoko. Fajne, że jest wyświetlacz biegów. W nowych motocyklach nikogo to nie dziwi, w starszych to było naprawdę coś ciekawego. Aczkolwiek nie mam przekonania do tych manetek tutaj. Naprawdę jakiś custom. Teoretycznie firmówka, ale no, nie wiem, nie leżą mi, ręce mi się na tym ślizgają. Mam takie wrażenie, że to jest po prostu za śliskie. Nie będę musiał poczytać specyfikacji, ale mam wrażenie, że mamy tutaj antychopping. No bo jak zwykle, wiadomo, pierwsze wrażenia to pierwsze wrażenia z jazdy. Nie zagłębiam się, wsiadam na motocykl i staram się po prostu powiedzieć coś na temat tego motocykla z perspektywy jazdy, nie wiedząc o nim za wiele. Zaczynam czuć sprzęgło. Rozhuśtajmy trochę zawias, przejedźmy przez tory. Jezu, faktycznie to hamowanie to jest naprawdę mocarne. Znaczy, no nie jest to jakoś tam jeszcze najmocniejsze ze wszystkich, jakimi się spotykałem, ale na pewno na chwilę obecną jedno z mocniejszych. Kulturka pracy przy 5000 zaczyna się. Wydaje mi się, że to są takie nominalne obroty dla tego motocykla, jeżeli ktoś chce sobie pojechać wolniej. Tego nawet nie wbijam na szóstkę. Niemniej jednak, tak jak wam powiedziałem na początku, pełna recenzja motocykla na pewno znajdzie się na kanale. Na chwilę obecną jestem pozytywnie zaskoczony. Z moimi doświadczeniami z innych herydynek, no tutaj jest na pewno spoko. Pozycja jest ok, nie jest jakaś tam wybitnie męcząca. Bardzo ładnie chodzi wydech. Pewnie też któregoś dnia pojeżdżę sobie nim tylko i wyłącznie po to, żeby nagrać dźwięk tego wydechu. A więc będzie też taki prawdopodobnie film z tym motocyklem. Freeride bez gadania. O, naprawdę kierunek? Freeride bez gadania, tylko i wyłącznie jazda z dźwiękiem, motura. Jezus Maria, cóż za niebezpieczny zakręt. Także na pewno czegoś takiego też możecie oczekiwać. A w tym odcinku, słuchajcie, to by chyba było na tyle. Także standardowo widzimy się i słyszymy przy okazji kolejnej okazji. Narazka! Film ci się spodobał? To zostaw łapkę i sprawdź kolejne filmy z widocznych propozycji. Jeśli jesteś po raz pierwszy i chciałbyś zobaczyć więcej odcinków w moim wykonaniu, to zostaw subskrypcję i włącz powiadomienia, aby nie przegapić kolejnych produkcji na kanale. Natomiast osoby chcące wesprzeć mnie w prowadzeniu tego kanału, zapraszam na mojego Patronite'a, dzięki któremu jadę dalej z tym koksem. Pozdro!